Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dniu dzisiejszym ostatni dzień maratonu, także do czwartku, do godziny, zdaje się, 9 rano trzeba go zakończyć. I odwieczne pytanie, jaki był ten maraton? I kolejne ważne pytanie, czy brać EBR-a, taka duża, długa nazwa, że nie pamiętam, 75FL10. Z racji tego, że nie brałem udziału w maratonie na Progetto, kompletnie nie będę zajmował się tym tematem. Brałem udział w maratonach na T25 Pilot 1, na SU130PM i na Carnarvona Action X. Pojawiło się wiele głosów na YouTubach, że ten maraton jest przegięty, że nie warto, że WG przesadziło i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to jest naturalna rzecz, że czego wargamingi by nie zrobiły, to jest źle. Postanowiłem się wstrzymać, rozegrać maraton i podzielić się z Wami teraz moimi wnioskami. Przede wszystkim wniosek numer jeden, najważniejszy, zdążyłem. Po raz kolejny grałem na tych na niższych tierach, czyli ekspiąc sobie i tak dalej, bez większej presji, i gdyby dzisiaj mi łącza, a raczej wczoraj, bo oglądacie to w środę, gdyby mi łącza nie wywaliło, zrobiłbym go już we wtorek, tak będę się musiał wstrzymać i zrobię go w środę. W każdym razie, bez większej spiny, grając swoje, udało mi się zrobić ten maraton. Nie ma róży bez kolców, ponieważ gram po 8 godzin dziennie, także trzeba też sobie odważnie powiedzieć, że osoba, która gra casualowo po 2 godziny dziennie, nie będzie w stanie tego zrobić. Będzie w stanie wywalczyć zniżkę, ale nie będzie w stanie zrobić kołowca w 100%. Co więcej, grałem tyle, ile grałem przy SU, przy Carnarvonie, tam zawsze na 9 etapie kończyłem, bo nie było szans, zawsze brakowało czasu. Tutaj dostaliśmy coś w miarę wyważonego, także być może te zadania, szczególnie na niższych poziomach rozgrywane, czyli na przemęczenie, tak to się zdaje się nazywa, wydawało się, że będzie trwać to dłużej, że są większe wymagania. Tutaj akurat być może były większe wymagania w stosunku do Carnarvona Action X, w stosunku do SU130, ale mieliśmy 2 dni więcej, także było teoretycznie może nie łatwiej, ale łatwiej było się zmieścić w ramach czasowych, co mi się podoba, bo ponieważ iż, że gdyby osoba, która zwyczajnie gra, jest w stanie ugrać więcej tej zniżki i zdecydować, czy chce kupić kołowiec, czy nie. Tak jak powiedziałem, pierwszy raz w maratonie, nie licząc tego maratonu na T25 Pilot 1, dostanę czołg premium 8 poziomu. Przepraszam, nie mówię czołg, bo później pojawiają się komentarze, że przecież to nie czołg, to kołowiec. Także dostanę pojazd 8 poziomu po raz drugi za darmo. Tak jak mówiłem, przy SU130 i Carnarvonie Action X, mimo że dużo lepiej dobierałem czołgi, bo grałem premkami, bo wybierałem te, na których jest więcej expa, bo wybierałem, nigdy nie zdążyłem. Tutaj grając tym, co expie, od czasu do czasu grając na dziesiątkach, od czasu do czasu grając też piątki, czyli generalnie robiąc swoje, tak bym powiedział, przez te 8 godzin dziennie udało się. Także to mi się podoba. Ze swojej strony mam nadzieję, że przyszły maraton jeszcze będzie mniej wymagający czasowo i jeszcze więcej będzie można tak naprawdę ugrać. To by było dobre. To by było w mojej ocenie idealne rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeśli chodzi o grę na dziesiątkach, w zasadzie na dziewiątkach i dziesiątkach, to też odbieram to jako pewien ukłon ze strony Wargamingu, ponieważ już nie tylko można było robić ten maraton na dziesiątych poziomach, można było też zaprzęgnąć dziewiątki. Ja mam nadzieję, że tendencja się utrzyma, ponieważ na następny maraton przygotuję sobie jakieś dziewiątki, po prostu będę dziewiątki ekspił, a maraton w dużo prostszy sposób będzie się robił. Jedyny zarzut, jaki bym mógł mieć, to, że w niektórych misjach zwiększono bazowe doświadczenie, które trzeba mieć, żeby misję zaliczyło, z 850 do 950, także trzeba było na dziewiątkach, dziesiątkach zagrać lepszą bitwę, ale o tym powiem Wam i o wnioskach, jakie się nasuwają w przyszłym maratonie, ponieważ właśnie na dziewiątkach, dziesiątkach mam zamiar robić ten maraton. Poprzednie były robione na niższych tierach, z racji tego, że mam czas, że przy okazji zarabiałem i tak dalej, i tak dalej. Ten maraton to było głównie ekspienie i też mogę powiedzieć, że udało się, i w porównaniu, jeśli porównamy ramy czasowe do wymagań na niższych tierach, po prostu był w miarę łatwy. Tutaj T25 Pilot 1 to był maraton, który już przy podsumowaniu poprzednich mówiłem, będę mega miło wspominał, ponieważ tam już było zasadniczo każdy, nawet casualowy gracz, który poświęcał 2 godziny dziennie, mógł spokojnie tego pilota sobie wygrać, co było też
świetnym rozwiązaniem. No i teraz pytanie, bo zakładam, że nie wszystkim udało się zrobić na 100%, czy kupować? W różne rzeczy mówicie na streamach. Jedni mówią, mam 70% zniżki, tak go nie kupię. Inni, mam 70% zniżki, żal nie kupić. No i w zasadzie, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim, jeśli macie 70-80% zniżki, to taniej już nie będzie. Także być może warto pomyśleć o tym w ten sposób. On będzie pewnie 100-120 zł kosztował, także jeśli możecie go kupić za 75, myślę, że warto. Ale warto tutaj zaznaczyć, bo dotychczasowe wnioski moje odnośnie kołowców są takie, że jeśli lubisz czołgi lekkie, że jeśli dobrze się w nich czujesz, czujesz, że to jest to i tym lubisz grać, będziesz się też dobrze odnajdował na kołowcach. Jeśli tego nie lubisz, to raczej nie polubisz też kołowców. Dlaczego? Są to szybkie jednostki, którymi trzeba się nakombinować. To nie jest gra ciężkim na przepychaczu, gdzie jedziemy w jedno miejsce na mapie, strzelamy się i kto się lepiej kontuje, kto ma więcej rykoszetów i więcej przebić, wygrywa. Nie, tu się gra zupełnie inaczej, tu się trzeba nakombinować. Do tego dochodzi element niespotowania, że bardzo często w pierwszej fazie bitwy nie mamy do zrobienia kompletnie nic, bo jeśli nie opchniemy tych paru pierwszych pestek czołgom lekkim, najlepiej HE-ków, to może się okazać, że nie ma dla nas miejsca w bitwie i stoimy w krzaku, nie spotujemy. Ja już wspominam moje bitwy na Prochorówce, gdzie nie byłem w stanie tak naprawdę, stojąc w standardowych krzakach, czyli te, z których najlepsze spoty na lightach lecą, ja po prostu nie byłem w stanie wyspotować nikogo, a jednocześnie jak bardzo szybko ktoś podjeżdżał, mnie wykańczał, także było słabo. Możemy tym grać jako typowym snajperem, zostawać z tyłu. Już myślę, że Gawieć World of Tanksowa się zorientowała, że to panie nie spotuje i nie ma co sobie zawracać głowy, wypychać z krzaków i tak dalej, ponieważ bardzo często musimy zająć też pozycję defensywną na samym początku bitwy i po prostu czekać na tą lukę. Oczywiście rajdy po artylerię są bardzo miłe, ale nieczęsto się to zdarza i trzeba sobie to powiedzieć. Jeśli chodzi o Panarda, ma bardzo dużą przewagę w stosunku do Linksa 7 poziomu i 6, a mianowicie ma duże 4 koła, które powodują, że odłamkowo burzące strzelane w nas bardzo często wchodzą za dużo mniej niż za powinny, także warto popatrzeć na to od tej strony. Czy kupować, czy nie? Wiadomo, ostateczny wybór należy do was. Tak jak powiedziałem, jeśli lubicie lighty, polubicie też kołowca. Jeśli nie lubicie lightów, nie ma mowy, żebyście polubili te pojazdy kołowe. Do tego jest trudniej ze spotem. Wszystko w temacie. Jeśli chodzi o bitwę, 8 zniszczonych czołgów, tak, takie bitwy na kołowcach są jak najbardziej możliwe. Mamy duże możliwości jazdy przód w tył. Także mamy również sporo możliwości flankowania, wykorzystania prędkości. Czy takie bitwy się będą często zdarzać? Ciężko powiedzieć, oby jak najczęściej, ale wymagają naprawdę umiejętności wyczucia, synchronizacji i wiele szczęścia tak naprawdę. Zaraz zobaczymy, jak oberwie tutaj Centurion 5-1. Nasz bohater próbował przestrzelić, nie udało się, także spokojnie teraz czeka. Spokojnie czeka, aż Centurion 5-1 się wychyli. Mamy już 8 zniszczonych czołgów, mamy całkiem sporo obrażeń, także myślę, że będzie ok. No i Centurion w najgorszy możliwy sposób się pojawia, a kołowiec w najgorszy możliwy sposób wysyła ostatni pocisk z magazynka. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że kołowce to jest... Kołowiec premium jest jedynym magazynkiem, no ale tak umówmy się, ten magazynek to jest taki dość umowny, ponieważ są tylko 2 pestki, czas przeładowania ponad 9 sekund, także też trzeba się przyzwyczaić do tego, że jadąc po artylerię bardzo często jednym magazynkiem jej nie zniszczymy, tylko będziemy musieli poświęcić kolejne prawie 10 sekund na doładowanie magazynka następnego i dopiero wykończenie. To oczywiście daje wrogim czołgom lekkim, wrogim kołowcom czas na reakcję i o tym warto pamiętać. 9 zniszczonych czołgów, także wynik jak najbardziej na plus. Nie wiem dokładnie ile obrażeń, pamiętam z tabeli wyników, którą oczywiście pokażę, że było całkiem nieźle. Mamy tutaj Tigera Pay, po raz kolejny zobaczy. Jeden strzał, drugi strzał, no i niestety trzeba się ulotnić, ponieważ najprościej na świecie nie ma pocisku, no nic, nasz bohater postanowił przyjąć, tak też można, nie mówię, nie? Jest pierwszy strzał, jest drugi strzał, także teraz wypadałoby objechać. Ma jeszcze 750 punktów życia, także tutaj sobie może na wiele pozwolić. Nie powinien oddawać głupich strzałów. W tym momencie 10 czołg wyjaśniony, także mamy medal Pula. Mamy całkiem sporo obrażeń, które jak powiedziałem
pokażę, jest i oni jeszcze 89 punktów życia trzeba, przy, 87% punktów życia, także jeszcze całkiem sporo, będzie w co postrzelać, będzie na czym robić. Damaszek zostały 3 pociski premium z penetracją 220, 1 pocisk zwykły z penetracją 180 i 5 pocisków odłamkowo burzących z penetracją 75. Tutaj w kołowcach penetracja na pociskach odłamkowo burzących zależy od kalibru, także ja bym widział na którymś kołowcu 225 mm, a może nawet działo 340 mm, wtedy mielibyśmy oszałamiającą penetrację 340 mm i można by tak naprawdę poszaleć. Ja poczekam chwilę, aż się sytuacja rozwinie, chociaż tutaj tak naprawdę jest niewiele do zrobienia. Nasz bohater zdobywa bazę, została mu jeszcze minuta, także spokojnie czeka. Tam boksowanie się z UDES-em, 50 sekund, także przyspieszamy. Być może ta bitwa się skończy już za chwilę przez zdobycie bazy. Oni tak naprawdę nie ma realnych szans na powrót, także wydaje się, że to już jest koniec, nie ma już nic i przy rewelacyjnym wyniku mamy wygraną bitwę. Zapraszam do tabeli wyników. Jeśli chodzi o wynik, to oczywiście mamy odznaka asa pancernego, brutala, pojedynkowiecza, ogień skuteczny, medal pula, czołgista, snajper, obrońca, duży kaliber, zdobywca i specjalista. 48 strzałów oddanych, 43 w celu, 40 z penetracją, co dało nam sumę obrażeń 6272 i możemy sobie odważnie powiedzieć, że do bohatera tej bitwy należała wygrana w tej bitwie. 12 uszkodzonych pojazdów, 10 odprawionych osobiście do garażu. Bitwa trwała 12 sekund, zarobił, to jeszcze łuk premium, mimo wydatków 40 tysięcy na amunicję, 118 654 kredytów, no i podstawowe doświadczenie 1893. Wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszam Was na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 i od 20 do 22. Zapraszam Was do giveawayów, link w opisie, ja się dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, bany.